Jacek Gniadek, werbista z Santiago de Chile, zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza spod chilijskiej kordyjery Misje i Ekonomia. Szczęść Boże, buenos dias. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza. Dzisiaj o rocznicy wywiadu Carsona Tuckera z Javierem Milei, w którym Milei bronił otwarcie życia nienarodzonych i pomimo tego wygrał demokratyczne wybory. W Meksyku nie milkną echa po zaprzysiężeniu nowej pani prezydent. Kardynał, egzorcyści i antropolog mają odmienne zdanie na temat nowego rytuału. I na zakończenie komentarz do komentarza pewnego blogera, który twierdzi, że humanoidalny robot, którego pokazał nam Elon Musk, oznacza koniec pracy. Niestety, ale człowiek nie może żyć bez pracy. Dlaczego? Więcej o tym już za chwilę. Zaczynamy od Argentyny. 14 września ubiegłego roku ukazał się wywiad Tuckera z Javierem Milei. Mamy więc okrągłą rocznicę. Wtedy jeszcze z kandydatem na prezydenta Argentyny. Warto do tego wywiadu wracać. Dzisiaj chcę zwrócić uwagę na to, co Milei mówił o aborcji. Podchodzi do tego tematu z trzech punktów widzenia. Filozoficznego. Liberalizm to poszanowanie życia innych w oparciu o zasadę nieagresji, w obronie prawa do życia, wolności i własności. Podstawową ideą jest obrona prawa do życia, twierdzi Milei. Z punktu widzenia nauk przyrodniczych, życie zaczyna się w momencie zapłodnienia i jest to moment, w którym powstaje nowa istota. Kobieta ma prawo do swojego ciała, ale to dziecko w jej łonie nie jest jej ciałem i dlatego aborcja jest morderstwem kwalifikowanym. Dziecko w łonie matki nie może się bronić, dodaje Milei. I z punktu widzenia matematycznego, życie jest kontinuum od narodzin do śmierci, więc przerwanie go między tymi punktami według Milei to morderstwo. Milei przypomina mi Ronalda Reagana, który w debacie przedwyborczej z Johnem Andersonem opowiedział się otwarcie za obroną życia nienarodzonych. To wtedy padły te słynne słowa, cytat. Zauważyłem, że wszyscy, którzy popierają aborcję, zdążyli się już urodzić. Koniec cytatu. Milei i Reagan pokazują, że można być przeciw aborcji, mówić o tym otwarcie i wygrać demokratyczne wybory. Rok temu pojawił się też felieton z Jordi Maklowski, autorki książki Burżuazyjna godność, dlaczego ekonomia nie potrafi wyjaśnić współczesnego świata. Maklowski pisała w nim, że Milei nie jest w pełni dorosłym liberałem. Dlaczego? Oto kilka myśli, cytatów z jej felietonu. Maklowski pisze: liberalizm jako jedyny spośród filozofii politycznych nie traktuje obywateli jak dzieci. Bycie w pełni liberalnym oznaczałoby zatem zachowywanie się jako osoba dorosła i traktowanie innych jak dorosłych, z którymi można dyskutować. Cnoty czasami są w konflikcie, jak wtedy, gdy żona ceni miłość na pierwszym miejscu, a mąż odwagę na pierwszym miejscu. Muszą iść na kompromis. W pełni dorosłe podejście do liberalizmu pozwoliłoby na kompromisy i kompromisy między wieloma cnotami prawdziwego życia, takimi jak kwestia aborcji. Milei tego nie robi. Koniec cytatów. Na zakończenie dodaję, że ma nadzieję na jego zwycięstwo, gdyż będzie ono miało globalne implikacje dla końca etatyzmu. Idąc za rozumowaniem Milei i Reagana również, matematyka jest bezwzględna i o cnotach można rozmawiać, ale wcześniej trzeba się urodzić. Milei jest libertarianinem, a Maklowski, zdecydowanie w swoich felietonach dla Folha de São Paulo, liberałem w europejskim tego słowa znaczeniu. Teraz przenosimy się do Meksyku. Kardynał i egzorcyści reagują odmiennie na tradycyjny rytuał zaprzysiężenia nowej prezydent tego kraju, Claudii Sheinbaum. Widzę tłumaczenia, że zaprzysiężenie nowej prezydent nie obejmowało rytuału magicznego, a było to zwyczajną, tradycyjną ceremonią, która miała też miejsce podczas zaprzysiężenia poprzedniego prezydenta Lópeza Obradora. Podobnie twierdzi meksykański kardynał Felipe Arizmendi,
który promuje miejscowy obrzęd mszy świętej w celu inkulturacji Ewangelii. Mądrze przeprowadzona inkulturacja oczyszcza i uszlachetnia kultury różnych ludów. Tak pisał Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Africa. Kardynał powiedział, że nie ma powodu, aby kwalifikować ten czyn jako widowisko lub populizm. Wręcz przeciwnie, powiedział cytatem. Uważam to za symboliczny akt niespłaconego długu wobec rdzennej ludności oraz decyzję o przewartościowaniu i uznaniu ich praw również w naszym prawie. Koniec cytatu. Ojciec Eduardo Allen, egzorcysta meksykańskiej diecezji Ciudad Juárez, opublikował artykuł zatytułowany Katolicy i rytuały pogańskie, w którym stwierdził, że ceremonia była w rzeczywistości rytuałem magicznym. Według badań Milveta Alonso Gutierreza, doktora z Uniwersytetu w Georgia, cytat, baston de mando, czyli po polsku buława, jest ważnym elementem w kilku rdzennych kulturach, ponieważ symbolizuje najwyższy autorytet zarówno duchowy, jak i polityczny. Koniec cytatu. Warto podkreślić, że buława, którą otrzymała Sheinbaum, była zrobiona ze kawałka czerwonego cedru, który został oczyszczony 7 września bieżącego roku przez tradycyjnego lekarza, czyli szamana, który poprosił Matkę Ziemię o pozwolenie na jej wyprodukowanie. Zarówno kardynał, jak i doktor nie chcą zauważyć, że wszystkie rytuały są religijne, świętują i czczą transcendentalne moce. Tak uważał Victor Turner, brytyjski antropolog, który dodawał, że nie ogranicza się to tylko do rytuałów w przedindustrialnych społeczeństwach, gdzie było to oczywiste, że mają wymiar religijny, ale także również i dzisiaj. Turner pisał, że symbole nadają się znakomicie do manipulowania. Każdy proces rytualny ma swój cel i ma dwie warstwy znaczeniowe. Niski poziom interpretacji, to co widać, i wysoki, to co jest ukryte. Rytuał jest odprawiany w celu odnowienia porządku boskiego, który był na początku. Rytuały i symbole mają więc na celu modyfikowanie ludzkich postaw i zachowań. Ich celem jest przemiana osób biorących w nich udział. Nic nie jest neutralne. Każde ludzkie działanie jest celowe. To, co było w Meksyku, to był rytualny powrót do przeszłości z pominięciem 5 wieków chrześcijaństwa. Okej. Nowa prezydent jest ateistką, ktoś może powiedzieć. Niebezpieczeństwo polega jeszcze na czymś innym. Odrzućmy aspekt religijny, na przykład ślub cywilny. Dla osoby wierzącej to tylko rejestracja związku przez państwo, wprowadzająca jednak w błąd, gdyż są to dwa różne spojrzenia na nierozerwalność takiego związku. Podobnie dla ateisty. To tylko wpis do rejestru. Dla libertarianina jest naruszeniem jego wolności. Natomiast dla większości będzie rytuałem, który ich podświadomie zmienia i w centrum ustawia państwo. Pamiętam, że esej na zaliczenie o rytuałach według Wiktora Turnera zakończyłem krótką notatką. Im mniej państwa, tym mniej państwowych rytuałów. A teraz kilka słów o pewnym komentarzu blogera Dawida Pałki, który napisał i powiedział kilka dni temu na platformie X. Właśnie miała miejsce największa rewolucja w dziejach ludzkości. I mało kto właściwie to zauważył i zrozumiał. Elon Musk właśnie pokazał swojego humanoidalnego robota i świat się nie zatrząsł tylko dlatego, że ludzkość jeszcze nie zrozumiała, co właśnie się wydarzyło. Koniec cytatu. Dlaczego? Dawid Pałka twierdzi, że praca będzie teraz darmowa. Otóż nie. To tylko następny krok w historii ludzkości. I to słowo tutaj jest kluczowe. Krok. Człowiek działa i myśli w kategoriach użyteczności krańcowej. Świat zbudowany jest z takich małych kroków, które są konsekwencją skomplikowanego procesu podejmowania decyzji. Wartościowanie na zawsze pozostanie subiektywne. Tego nie zmieni posiadanie robota humanoidalnego, a tylko tworzy nowe możliwości, które są nam nie do końca znane, ponieważ jeszcze nie posiadamy go na własność. Elon Musk mówi, że brakuje mu jednej rzeczy do zrealizowania jego pomysłów. Nie mówił o surowcach. Mówił, że potrzebuje do tego ludzi. Musk wie, co mówi. Ludzka praca jest i pozostanie na zawsze najbardziej cennym zasobem. To, co się tylko zmieni,
to tylko jej charakter, a to zależy od następnych kroków naszego pielgrzymowania i naszych nowych pomysłów. I na zakończenie krótki fragment z niedzielnej Ewangelii według świętego Łukasza o synach Zebedeusza. Jezus mówi: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. I mój krótki komentarz. Jan i Jakub myśleli po ludzku. Każdy marzy o wielkości. Taki jest świat. Nie ma w tym nic złego, po prostu musimy tylko na nowo zdefiniować niektóre nasze pojęcia. Wielkości nie można kupić. Nie można jej załatwić po znajomości. Wielkość odkrywa się w służbie innym i w akceptacji cierpienia. Wszystko inne przemija. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek za tydzień. Linki do artykułów pod nagraniem na YouTube, jak zwykle. Szczęść Boże. Adios.